Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Dzisiaj przychodzę do was z Q&A, czyli wy pytacie, ja odpowiadam. Trochę tych pytań mam od was, wybrałam losowo 21, czyli oczko. Ale zanim przejdziemy do samych pytań, osoby, które są tutaj po raz pierwszy, zachęcam, by zostawić subka po to, żeby być ze mną na bieżąco, nie przegapić żadnego z moich filmów. Ach, no i oczywiście, jeśli ten filmik przypadnie wam do gustu, no to też proszę o łapkę w górę. Dobra, przechodzimy do pytań. Na pierwszy ogień pytanie, które ostatnio pojawia się notorycznie. Pytacie bardzo często, dlaczego Mizia nie maluje paznokci? Dlaczego? 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 No i odpowiedź jest bardzo prosta. W zasadzie jest kilka powodów, dla których nie maluję paznokci. Po pierwsze, mam śmieszną, specyficzną płytkę paznokcia. Nie wiem dlaczego, zwykły lakier do paznokci utrzymuje się na moich dłoniach dzień, dwa, to jest maks. I później po prostu zaczyna odpryskiwać. W ogóle jeśli utrzyma się dwa dni, to jestem w siódmym niebie. Więc po prostu nie chce mi się malować tych paznokci, bo dla jednego dnia uważam, że jest to strata czasu. Ja też bardzo dużo, wiecie, cały czas te dłonie gdzieś są w jakimś płynie, czy to właśnie dezynfekcja, czy gdzieś właśnie przy myciu garnków. No cały czas generalnie paznokcie pracują moje i nie wiem, po prostu lakier się nie utrzymuje na nich. Natomiast jeśli chodzi o tipsy, jakieś żele, hybrydy, inne rzeczy, mam straszny uraz. Jak szłam na studniówkę pierwszy raz w życiu, zrobiłam sobie tipsy u pani Zosi, która nie była jakąś mega chyba rozwijającą się, że tak powiem, wiecie, profesjonalistką, bardziej jakąś tam panią, która ma jakiś tam zakład, dorabia sobie i zniszczyła mi paznokcie, to znaczy zniszczyła mi. Wiecie, zrobiła ładnie swoją pracę, miałam ładne żele, takie wiecie, tipsy. Natomiast po tym czasie jeden mój paznokieć został uszkodzony, została uszkodzona płytka mojego paznokcia, nie wiem, czy będziecie mogły to zobaczyć. O, widzicie? Tutaj notorycznie, o, jest krzywy po prostu mój paznokieć. On ciągle mi się tutaj łamie. Ta płytka po prostu jest już naruszona, uszkodzona i mam problem, żeby w ogóle zapuścić paznokcie. Już próbowałam wszelkich możliwych sposobów, żeby to naprawić. Jakieś, wiecie, odżywki, suplementy. Nawet zaklejałam ten paznokieć, żeby go, wiecie, żeby on się nie łamał. Pytałam się różnych specjalistek, jeśli chodzi o paznokcie. No i na razie nie wiem, co mogłabym zrobić, żeby go uratować i już chyba jest to sprawa przegrana, no ale staram się, oczywiście jeszcze smaruję jakimiś olejkami, jakimiś odżywkami, natomiast dlatego po prostu nie maluję paznokci, nie robię tipsów, mam uraz, a po prostu zwykłe malowanie paznokci nie chce mi się. Czasem pomaluję, bo pomaluję, to nie jest tak, że nie, ale wyznaję zasadę, że wolę, żeby te paznokcie były gładkie, zadbane, wiecie, po prostu czyste, niż jakbym miała mieć gdzieś odpryski z lakieru i ten deseń. Nie. Dobra, no i przechodzimy do kolejnych pytań. Pierwsze pytanie od DD18. Jeśli mogłabyś pomalować dowolną gwiazdę, kogo byś wybrała? No i to jest ciężkie pytanie, bo bardzo dużo jest pięknych kobiet, które bardzo, bardzo chciałabym pomalować. Natomiast chyba najbardziej, gdybym mogła wybrać jedną osobę, to byłaby to Melania Trump. Z tego względu, że jest to według mnie taka, wiecie, fajna babka w kwiecie wieku, jest to bizneswoman, kobieta spełniona, piękna przy tym, bo ma przepiękną urodę. No i poza tym fajnie byłoby pomalować po prostu żonę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kolejne pytanie od Hermiony. Trochę osobiste pytanie, ale czy miałaś trudną przeszłość? Fajnie by było, jakbyś zrobiła Draw My Life, Hermiona. Ja miałam wiele trudnych chwil w moim życiu, wiele nawet takich, powiedziałabym, dramatycznych, natomiast absolutnie nie czuję potrzeby, żeby o tym opowiadać, żeby się tym chwalić, czy nie wiem, żeby z tym się po prostu dzielić z kimkolwiek. Wierzę, że są osoby, które na pewno dużo czerpią z takich historii, bo pod wpływem właśnie tego, że słuchają innych, że inni też mieli ciężko w życiu, no to są w stanie podjąć jakieś takie kroki w swoim życiu, działanie, żeby coś zmienić właśnie w swoim życiu i na pewno wiele im takie filmy dają. Natomiast ja nie jestem bynajmniej taką osobą, która lubi się otwierać, lubi mówić o swoich problemach. Nie. Nie czuję takiej potrzeby, by się tym dzielić z kimkolwiek. Szanuję swoją, że tak powiem, prywatność moich najbliższych i na chwilę obecną nie czuję takiej właśnie potrzeby, żeby
się opowiadać z mojej przeszłości. Poza tym to jest przeszłość, to jest temat zamknięty. Trzeba myśleć o tym, co jest przed nami. Ważne, jak to śpiewał Grechuta, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. To, co było, to jest przeszłość. Kto by to rozpamiętywał, kto by po prostu do tego wracał. Trzeba się skupić na tym, co jest tu i teraz i tym, co może być. Tak więc takie jest moje założenie i tak właśnie ja to widzę. Idziemy dalej. Jakie najczęściej używasz pędzle do makijażu, który wykonujesz? Jaka firma? Pragnę sprezentować żonie na urodziny pędzle. Daniel Ślizewski, przepraszam za jeśli źle wymówiłam. Więc tak, Danielu i inni, którzy jesteście zainteresowani, jakich pędzli używam. Bardzo lubię Sonię Kasiuk, bardzo lubię Sigmę, bardzo lubię Tarte, Eat Brushes, co jeszcze? Dużo mam też pędzli oczywiście takich tańszych typu Zoiwa, uważam, że jest to świetna firma, bardzo dobre robi pędzle, bardzo też często używam, mam też dużo pędzli z AliExpress, które też bardzo chętnie po nie sięgam, są to właśnie podróbki chociażby Zoiwy, są to podróbki czego? Real Techniques, ale nie mam jednej firmy, którą bym kochała i wiecie, i tylko i wyłącznie, nie wiem, pracowała na jej pędzlach, albo sięgała wyjątkowo jakoś tam szczególnie. Nie, bo w każdym zestawie są poszczególne pędzle, które lubię, więc z jednego, nie wiem, z jednego zestawu sięgam po jeden pędzel, z innego po drugi pędzel i to jest tak, że miksuję i wybieram sobie te, które akurat potrzebuję, natomiast nie mam tak, żebym właśnie miała jakieś ulubione jedną firmę i no niestety, ale mam nadzieję, że te, które sprezentujesz żonie, o ile już nie sprezentowałeś, to będą te jej wymarzone i zresztą nieważne jakie by były, i tak ucieszy się, bo to prezent od Ciebie. Dobra, idziemy dalej. Co zainspirowało Cię do nagrywania na YouTubie? Pyta Kasandra Pachała. No to już Wam odpowiadam. Zresztą osoby, które już mnie oglądają, pewnie wiedzą, bo już nieraz o tym mówiłam. Kanał powstał z potrzeby serca, z potrzeby ducha. Nic innego, bynajmniej nie pod kątem zarabiania czy jakichkolwiek finansowych korzyści. Stworzyłam ten kanał dlatego, bo chciałam po prostu znaleźć jakieś hobby, które mogłabym robić, które jakby łączyło moją pasję gadania, bo ja uwielbiam gadać, jestem po dziennikarstwie, więc jestem straszną gadułą, więc chciałam mieć kogoś, do kogo będę mogła się wygadać, wyżalić, a przy okazji podzielić z moją wiedzą z zakresu właśnie kosmetyków, makijażu, bo jest to druga moja pasja, druga rzecz, którą kocham na świecie. W zasadzie makijaż jest pierwszy, później jest dziennikarstwo. Chciałam po prostu stworzyć coś, co by mnie cieszyło i co po prostu sprawiałoby mi frajdę i radość i było moim hobby. No i tak właśnie powstał kanał. Dużo osób też mi mówiło, że słuchaj, masz taką olbrzymią wiedzę, powinnaś założyć kanał na YouTubie i po prostu dzielić się tą wiedzą z innymi. No i tak zaczęłam się nad tym zastanawiać i po jakimś tam czasie stwierdziłam, że okej, spróbuję, zobaczymy, ale bardzo sceptycznie, bardzo, wiecie, ostrożnie do tego podchodziłam. No i tak właśnie powstał kanał. Później mnie to w ogóle wciągnęło na maksa, no i teraz już nie wyobrażam sobie życia bez YouTuba tak naprawdę. Kolejne pytanie. Julia Jezierska i tak samo Sendrowska L albo I. Obie dziewczyny pytają bardzo podobne, o podobną rzecz, a mianowicie, czy chciałabyś kiedyś mieć własną markę kosmetyków i jakie by one były? No więc tak, dziewczyny i wszyscy, którzy się zastanawiacie, jasne, że tak, no kto by nie chciał? Jaka makijażystka nie chciałaby mieć swojej linii kosmetyków? Pewnie, żebym chciała, to jest moje marzenie. Co by tam się znajdowało? Byłyby na pewno dwie palety. Jedna paleta z matami, kolorowe obie. Jedna matowe cienie, drugie takie powiedzmy perłowo-metaliczne. To by były dwie te paletki, które na pewno byłyby kolorowe, bo wiecie, że ja kocham kolory, jestem strasznie ześwirowana pod kątem kolorowych makijaży. Dalej, na pewno w mojej linii znalazłyby się cienie też brokatowe, coś na zasadzie Glitter Injections, bo już takie palety sobie zrobiłam z tymi cieniami, często je wykorzystuję w makijażach i bardzo, bardzo lubię brokat też w ogóle w makijażu. Och. Nie wyobrażam sobie życia bez brokatu. No i jeszcze co by się znajdowało w mojej linii? Na pewno baza, taka 10 w jednym, jak nie 20, wszystko co możliwe. Taka baza, która na pewno minimalizowałaby pory, walczyłaby ze zmarszczkami, czyli wygładzała gdzieś naszą twarz, która miałaby SPF 15 w sobie, więc działała też, wiecie, ochronnie na naszą cerę przed
promieniami słonecznymi baza, która dostosowywałaby się do cery i kondycji naszej skóry, czyli jak potrzebujemy zmatowienia, no to po prostu by matowiła te partie twarzy, które potrzebują zmatowienia, natomiast rozświetlała te, które właśnie są dość suche. Taka, wiecie, trochę inteligentna baza. No i poza tym miałaby w sobie peptydy, witaminy i inne składniki, które dbają o naszą skórę od środka, pielęgnują ją, nawilżają, no i właśnie działają antystarzeniowo. Tak więc, tak, to takie moje marzenie, stworzyć taką bazę, no ewentualnie podkład też mógłby być. A, no i wszystkie moje kosmetyki byłyby w 100% naturalne, nawet dla wrażliwców, no i przede wszystkim nie byłyby testowane na zwierzętach. Nie ma mowy. Idziemy dalej. Wrócisz kiedyś do Polski? Pyta Iwona B. Powiem tak. Wszędzie dobrze, w domu najlepiej. Bardzo tęsknię za Polską, za rodziną, za znajomymi. No, nie wykluczam tej możliwości, bo tak jak mówię, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tak więc kto wie, może kiedyś. Aleksandra Cieśla pyta, czy jesteś szczęśliwa z tego, co robisz? Oczywiście, że tak. Jasne, że jestem. I z makijażu, i z malowania, tak samo jak i z prowadzenia tego kanału, jestem mega, mega szczęśliwa. No i zresztą to chyba widać. Widzicie tą moją energię, tą moją autentyczność, tą radość, którą naprawdę staram się z wami dzielić. No, to sprawia wszystko, że ten kanał tak się rozrasta. I ludzie widzą, że jestem prawdziwa, że faktycznie taka jestem, że sprawia mi to radość. Nie dałoby się tworzyć kanału i robić czegoś bez pasji, bez, wiecie, robię, bo nie wiem, chcę na tym zarobić pieniądze. Prędzej czy później byście to czuli i byłoby to takie, wiecie, sztuczne. Natomiast ja robię to, bo to kocham, sprawia mi to frajdę, sprawia mi to dużo, dużo, daje mi to satysfakcji, widząc jak ten kanał się rozwija, jak przybywa codziennie jakaś nowa buźka. Bardzo, bardzo mnie to cieszy i daje mi kopa i motywuje do dalszych działań. Idziemy dalej. Monika Kuźnik pyta, czy prowadzisz lub planujesz prowadzić kursy makijażowe? Nie prowadzę, ale bardzo chciałabym i mam nadzieję, że kiedyś w niedalekiej przyszłości to się spełni. Będę takie kursy prowadzić, no i przede wszystkim będą chętni, którzy chcieliby na takie kursy do mnie się zapisać. Karolina Sołdaj pyta, jak wyobrażasz sobie życie bez kosmetyków do makijażu? Nie wyobrażam sobie. Niemożliwe. To tak jakby rybę zapytać, jak sobie wyobraża życie bez wody, chyba to takie porównanie. Nie, nie wyobrażam sobie, kocham kosmetyki, kocham makijaże. Nawet to nie tak, że muszę się codziennie malować i codziennie muszę jakiś kosmetyk mieć na twarzy, to tak nie jest, bo nie muszę, ale zawsze, wiecie, lubię się bawić, lubię eksperymentować, lubię dotykać kosmetyków. Nie, jest mi dziwne. No i wiecie, gdzieś tam sobie próbować, nawet słocze robić na dłoni, och. Dzień bez, wiecie, mojej toaletki to dzień stracony. Klaudia Podlaska. Jaka rzecz sprawia, że czujesz się pewnie i dobrze we własnym ciele? Uśmiech. To jest pierwsza rzecz. Zdrowe jedzenie, bo jak jem zdrowo, to czuję się też lekko, mam dobry metabolizm, dobrą przemianę materii i wtedy czuję się, wiecie, bardziej atrakcyjna. Natomiast chyba najbardziej najbliższe mi osoby, bo nic tak, wiecie, nie podnosi naszej samooceny jak aprobata w oczach drugiej osoby, tej osoby, którą kochamy i która nas kocha. I to sprawia, że czuję się jak połączenie mistrz świata z Dodą, czyli mogę wszystko. O, mogę wszystko. Kolejne pytanie. Karolina Kokardeczka pyta, czy chciałabyś kiedyś wydać książkę o makijażu? Jasne, że bym chciała, bardzo bym chciała. To też jest jedno z moich marzeń, bo bardzo sama lubię czytać takie książki i generalnie no jest to coś niesamowitego, stworzyć własne dzieło poświęcone swojej pasji, temu, co się kocha. I myślę, że to by było dla mnie takie plus 1000 do samozadowolenia i coś, co naprawdę dałoby mi niezłego kopa. Dalej, Natalia Kulpińska pyta, czy używasz na co dzień kosmetyków kupionych na AliExpress? Makijaż tymi kosmetykami. Czy robię? Chyba. O to chodziło. Bardzo rzadko, wręcz sporadycznie sięgam po te kosmetyki. Bardziej używam ich, gdy robię test, gdy testuję właśnie, żebym mogła podzielić się z wami recenzją, opinią. Natomiast to nie jest tak, że sama z siebie sięgam po nie, robię makijaż, bo uważam, że no, podróbki to zawsze są podróbki. Wolę wybrać po prostu produkt, który jest oryginalny, których mam zresztą sporo, więc mam z czego wybierać. Więc po kosmetyki z Ali sięgam bardzo rzadko.
Barbara Knapik pyta, czy posiadasz jakieś szkolenia odnośnie makijażu, czy jesteś samoukiem makijażu? No i to jest pytanie, na które już Wam odpowiadałam kilka razy chyba. Jestem samoukiem, całkowicie jestem samoukiem, nie posiadam żadnej szkoły, jeśli chodzi o makijaż. Jedyne co, to kilka jakichś szkoleń, kursów, ale to nie jest nic poważnego i nic bynajmniej jakiegoś takiego prestiżowego. Jestem całkowicie w 100% samoukiem. Uważam zresztą, że to jest podstawa w makijażu, żeby po prostu się doskonalić poprzez praktykę, praktyka, praktyka, raz jeszcze praktyka. To czyni z nas mistrzów. Ja uważam, że jest bardzo dużo makijażystów, świetnych makijażystów, którzy nie skończyli żadnej szkoły, też są samoukami, a odnoszą mega sukcesy, jeśli chodzi właśnie o świat makijażu. Tak więc, no, tak to wygląda z mojej strony. Nie wykluczam, że chciałabym sobie kiedyś zrobić na pewno jakieś takie jeszcze porządne szkolenie, czy nawet pójść do szkoły. Kto wie, może kiedyś się uda. Ile razy się poddawałaś na początku, a co ci dało mocnego kopa do prowadzenia kanału na YouTubie? Pyta Magdalena Brower chyba. Przepraszam, jeśli Madzia źle przeczytałam. No i tak, ja nigdy nie miałam jakiejś załamki. Nie miałam nigdy jakiegoś takiego, wiecie, punktu krytycznego, który, nie wiem, musiałoby się coś wydarzyć i stwierdziłabym, że... Dobra, idziemy z tym koksem. Nie, nigdy czegoś takiego nie było. Dla mnie ważne było nastawienie od samego początku, jeśli chodzi o kanał. Ja nie traktowałam tego kanału bardzo serio, bardzo poważnie. Chodziło o to, żeby znaleźć hobby, tak jak Wam powiedziałam, więc a nie pracę. Czyli ma to być coś, co sprawia mi przyjemność, a nie coś, co mnie stresuje. Nie o to mi chodziło i jakby na samym początku poukładałam sobie wszystko w głowie, moje nastawienie, moje podejście do tego kanału i to, że ktoś mnie tam hejtował, oczywiście było to ciężkie na początku, bo było mi przykro, wiadomo, ale miałam do tego takie podejście, wiecie, bardzo luzackie, więc nigdy jakoś się tym nie przejmowałam i nie wiem, nie podchodziłam do tego jakoś mega, mega poważnie. Zresztą miałam świadomość, zakładając ten kanał, co mnie czeka, przeanalizowałam wszystkie za, przeciw, wiedziałam, że będą osoby, które będą hejtować, które będą się niepochlebnie wypowiadać na temat mojego kanału, więc byłam na to nastawiona i jakby wyrobiłam sobie wcześniej taką barierę w głowie i myślę, że to mi dużo dało. Tak więc jakoś jeśli chodzi o punkt krytyczny, nie miałam. Oczywiście początki zawsze są ciężkie i też zdawałam sobie z tego sprawę, że na początku będzie ciężko, że ten kanał będzie powolutku się rozrastał, że to nie jest tak, że hop, siup i już po jednym filmiku mam 1000 subskrypcji. Wiadomo, wiedziałam, że to jest ciężka praca i byłam po prostu cierpliwa i wiedziałam, że cierpliwość to jest tutaj klucz do sukcesu. Dalej. Co daje Ci energię do działania? Co Cię motywuje? Pyta Nina Jędruszak. Co mnie motywuje? Wszystko. Generalnie często motywują mnie rodzice, którzy tak mocno we mnie wierzą. Dalej motywuję, sama się staram motywować. No, sama staram się napędzać i jakoś dawać sobie tego kopa wewnętrznego i wiecie, napędzać się jakby od środka, ale przede wszystkim motywują mnie ludzie, motywuje mnie świat, motywują mnie moje koty. Wy mnie motywujecie, bo sprawiacie, że ciągle chcę się rozwijać, że chcę polepszać jakość tych filmów, wiecie, ten kanał, żeby się rozrastał. Tak więc chyba ogólnie słońce mnie motywuje, wszystko mnie motywuje. Jak ludzie reagowali na to, że założyłaś swój kanał na YouTubie? Pyta Sylwia Latała. I to na to pytanie już też kiedyś odpowiadałam przy okazji Q&A. Oczywiście było bardzo dużo osób, które mówiły: wow, fajnie, a co to takiego? Na zasadzie, wiecie, ludzie mówili, że super, fajnie, rób, ale tak naprawdę nie mieli pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi i... tak naprawdę co to do końca jest ten kanał na YouTubie i z czym to się wiąże. Natomiast były też osoby, które bardzo dużo było, większość chyba osób, które pytały: ale po co? Nie szkoda Ci czasu? Przecież z tego nie ma pieniędzy? Chce Ci się? Jest sens? Jest już tylu YouTuberów, myślisz, że masz szansę się wybić jeszcze na polskim YouTubie? Co najbardziej uległo zmianie w Twoim makijażu na przestrzeni lat? Pyta Justyna Zakrzewska. Dosłownie wszystko. Po pierwsze, ciężkie, bardzo takie pudrowe, matujące podkłady zastąpiłam lżejszymi formułami. Przerzuciłam się na bardziej naturalne krycie. Moja cera też się zmieniła, bo kiedyś była bardzo taka
w strefie T błyszcząca się, czyli mieszana, teraz jest typowo sucha, przesuszona, tak więc po prostu przerzuciłam się na podkłady bardziej lżejsze, bardziej rozświetlające, o może lżejszym kryciu, natomiast zmieniło się też makijaż oka, bo kiedyś dawałam tylko czarną kreskę na dół, tutaj na linię wodną, teraz robię bardziej zbalansowany ten makijaż, więc jak zaznaczam dół, zaznaczam też i górę, jak zaznaczam górę, zaznaczam też i dół, więc bardziej definiuję to moje oko, żeby, wiecie, nie było tutaj zachwianych proporcji. No i przede wszystkim zaczęłam robić kontur, zaczęłam używać różu i generalnie ten makijaż, no, całkowicie się zmienił. Teraz pytanie, które strasznie mnie rozbawiło, jak przeczytałam je po raz pierwszy. I nie tylko mnie, bo dużo łapek się pojawiło pod tym komentarzem, też Wam się spodobało, to pytanie się Wam spodobało. A było to pytanie od Kaczuskas, tak? Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. Mam nadzieję. Zakładając jedną z najgorszych sytuacji, zamknięte zostają wszystkie drogerie internetowe, a Twoim kosmetykom kończy się ważność, a wszystkie pędzle zgubiłaś. Czy byłabyś na tyle kreatywna, aby zrobić własne kosmetyki, na przykład wykorzystując mąkę jako puder oraz pędzle do farb jako pędzle do twarzy? Pozdrawiam bardzo serdecznie. No, mega śmieszne, fajne pytanie. Więc tak, po pierwsze, po jakichś, myślę, 2-3 godzinach szlochu, załamki, zastanawiania się, dlaczego życie jest takie okrutne i niesprawiedliwe, myślę, że w końcu zmusiłabym się do myślenia. Czasem mi się zdarza. Rzadko, bo rzadko, ale czasem mi się zdarza myśleć. I wtedy na pewno moja kreatywność i wszystkie moje trybiki tam w środku poszłyby w ruch, a moje tutaj studio room makijażowe zamieniłoby się na laboratorium chemiczne. Idziemy dalej. Asia XXX pyta, co robisz ze wszystkimi kosmetykami, które Ci nie pasują, są bublami i tak dalej. Lądują w reklamówce z napisem Polska, jadą do moich rodziców. Tak, wszystko, zazwyczaj większość rzeczy oddaję po prostu mamie albo dzielę się ze znajomymi, a część po prostu sprzedaję, gdzieś tam wystawiam, jeśli nie były używane, były tylko na przykład słoczowane, no to po prostu takie rzeczy wystawiam i sprzedaję na internecie. I ostatnie pytanie, 21. Kinga Jurek pyta, co spowodowało, że zaczęłaś masowo testować i recenzować kosmetyki. No i to jest właśnie pytanie, które też wiąże się z powstaniem tego jakby trochę kanału, bo to byli znajomi. Bardzo dużo osób pytało mnie, a Dominika, co myślisz o tym kosmetyku? A testowałaś może ten kosmetyk? Ktoś tam znów pytał, a słuchaj, a co byś poleciła do takiej, a takiej cery? Nie wiem, masz jakiś sprawdzony kosmetyk? To wszystko, bardzo dużo znajomych właśnie ciągle mnie o coś pytało i pomyślałam, że zawsze nagrywałam to wszystko na telefonie, wiecie, na WhatsAppach, na Messengerach, jakieś wiadomości głosowe i tłumaczyłam wszystko, mówiłam. I tak sobie też pomyślałam, właśnie to się zbiegło z powstaniem kanału, że fajnie by było po prostu wrzucać to w jedno miejsce, tak żeby każdy, kto będzie chciał, wrzucę link i każdy będzie mógł sobie, wiecie, przeczytać, sprawdzić i dowiedzieć się więcej. Tak więc w zasadzie od tego też zaczął się mój kanał na YouTubie. No i to tyle. To wszystkie pytania w tym Q&A. Oczywiście tych Q&A będzie więcej. Dajcie tylko znać, czy chcecie, czy są to filmy, które Was nie nudzą, nie nużą i wiecie, czy w ogóle jesteście zainteresowane. Jeśli tak, to na pewno tych Q&A będzie więcej. Póki co ściskam Was bardzo gorąco. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli wytrwałyście przez wszystkie te pytania, to naprawdę gratuluję. No i do zobaczenia niebawem.